Cześć moi drodzy! Przychodzę do Was ja i moje nowe włosy. Muszę się poprawić. Przychodzę do Was ja i moje nowe włosy, które były wczoraj u fryzjera i wczoraj też były pokręcone i wrzuciłam Wam zdjęcie na Facebooku tych włosów, więc może Wam tutaj wrzucę, będę montowała film, żebyście zobaczyli. A teraz już dzisiaj umyłam, bo ja mam takie włosy, że niestety, ale na drugi dzień one się już nadają do mycia. Więc umyłam te włosy i postanowiłam, że nagram dla Was dzisiaj test na żywo podkładu, który ostatnio kupiłam w Naturze. I w związku z tym, że pojawiła się szafa z firmy W7, no to postanowiłam wybrać się do Natury i przyjrzeć się tej szafie, ze względu na to, że znajduje się tam parę ciekawych propozycji, które mogą zaciekawić szczególnie te osoby, które szukają właśnie tak jak ja, zamienników różnych drogich produktów. I powiem Wam, że można właśnie w szafach W7 znaleźć palety, które mają być niejako odwzorowaniem, podróbką, nazywając po imieniu, palet od Urban Decay. I powiem Wam, że Urban Decay te paletki nazywa Naked, a W7, teraz nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że na pewno jedna z nich się nazywa In The Buff i tak dalej, jakieś tam nazwy są. Teraz właśnie tutaj skubię, bo chcę otworzyć ten podkład. Ja już go otworzyłam. Ale ty jesteś głupia! No właśnie, i tam pojawiły się podkłady High Definition Foundation, które mają być 12-godzinne. Wyglądają one w ten sposób, za chwileczkę Wam zrobię zbliżenie. I te podkłady, moi drodzy, są HD, HD, więc mają służyć do... Może nie, że mają służyć, ale powinny nadawać się do... Szczególnie właśnie do zdjęć, czyli żeby dobrze wyglądały po prostu na zdjęciach. Bo zazwyczaj właśnie podkłady, które są oznaczone jako high definition, mają służyć do tego, aby właśnie dobrze się prezentować na zdjęciach. Więc, moi drodzy, ja miałam problem z tym, żeby dobrać kolor, ponieważ wówczas, kiedy ja byłam, nie było testerów. I po prostu ja to robiłam totalnie, kompletnie na czuja. A one są jeszcze, jak widzicie, w takich mlecznych opakowaniach. W związku z czym naprawdę dojść do tego, jaki tam się znajduje wynalazek w środku, to po prostu graniczyło z cudem. A w związku z czym po prostu liczyłam się, że może być tak, że na przykład on mi w ogóle nie będzie pasował. No ale zdecydowałam się na kolor w, już wam mówię, True Beige i właśnie dziś ten kolor będę przy Was nakładała. W ogóle powiem Wam, że pech, który mnie dosięga zawsze podczas nagrywania, to jest po prostu jakiś totalny fatum. Bo tak, ostatnio w ogóle zalałam winem laptopa, więc laptop na razie odmawia posłuszeństwa. Co za tym idzie, wczoraj postanowiłam, że nagram dla Was makijaż, do którego mnie zainspirowały moje loki po fryzjerze. No i słuchajcie, wzięłam kamerę, usiadłam, tak jak teraz. No i mówię, super, no nagram film, nie? Ekstra. Po prostu pomaluję się tak, jak bardzo spontanicznie, że tak powiem, bez jakiegoś tam większego pomysłu, tylko to, co na bieżąco będzie mi przychodziło do głowy. No i właśnie wzięłam kamerę, no i postanowiłam nagrać film, nagrywam. Byłam już, słuchajcie, na finiszu, naprawdę. Brakowało mi jakieś 10 minut. No i po prostu skończyła mi się pamięć w aparacie. No i w związku z tym, nasz komputer był out of order, że kompletnie niestety nie dało się nic zrobić, więc nie miałam jak zgrać tego, co się mi zapełniło na aparacie, czyli nie mogłam tego dokończyć. No i w związku z tym, że ja, wiecie, nie lubię takich dogrywanych na drugi dzień filmów i tak dalej, to jednak jak w ciągu dnia gdzieś tam akurat tak wyjdzie, że trzeba dokończyć później czy coś, to jest inaczej, ale żeby dokończyć tak na drugi dzień, to jest bez sensu, zwłaszcza, że właśnie mam inne włosy, w ogóle inaczej na pewno by mi to dzisiaj wszystko wyszło do tego momentu, w którym mi się skończyła pamięć. Więc dlatego postanowiłam, że nagram go jeszcze raz. Ale zanim go nagram, to właśnie postanowiłam, że nagram dla Was test na żywo i później po prostu sobie do reszty tego makijażu nagram tutorial, jeżeli wiecie mniej więcej, co mam na myśli, jak to będzie wyglądać. Dobra, ale już teraz bez mojego zbędnego gadania zabieram się do nakładania tego podkładu. Będę go nakładała pędzelkiem od Hakuro i będzie to pędzelek w numerze H50S i będę tym zwilżonym pędzelkiem nakładała podkład i nakładam go
najpierw jedną pompką. Ja wam z góry mówię, że on jest ciemny, ale on jest ciemny dlatego, że no ja też nie jestem najjaśniejsza. No i nakładam go. On w ogóle... on moim zdaniem w ogóle dla mnie jest kolorem, żeby nie było. To nie jest moim zdaniem kolor dla mnie w ogóle, bo on jest zbyt pomarańczowy, a ja jestem bardziej oliwkowa niż pomarańczowa. No ale tak jak mówię, kupowałam go totalnie bez testera, bez w ogóle jakiegokolwiek odniesienia do tego, jaki to jest kolor, więc dlatego ja sobie teraz go rozsmaruję trochę więcej na szyję, żeby mi się to po prostu, wiecie, gdzieś tam ta różnica, żeby się zatraciła. Dobra, i teraz tak. On ma z założenia producenta być podkładem mega kryjącym, ale ma być lekki. I w istocie, kiedy nakładamy go na skórę, no to on jest bardzo lekki. W ogóle nie czuć go tak naprawdę na skórze. Fajnie się rozprowadza. I muszę sobie wziąć drugą pompkę, ponieważ ta jedna mi starczyła tylko na jedną połówkę twarzy. Pędzelek jednak trochę chłonie. Powiem wam, że tutaj, szczególnie na tej części twarzy, będzie widać, jakie on ma krycie, ponieważ na tej części twarzy mam bardzo dużo właśnie niedoskonałości. Znaczy, w zasadzie to już są resztki niedoskonałości tak naprawdę, bo udało mi się je właśnie już zaleczyć. Trochę się z nimi męczyłam, ale już jakoś udało mi się to zrobić. Właśnie też nagrałam specjalnie filmik z tej okazji, który wkrótce, jak mój komputer będzie sprawny, to mam nadzieję, że uda mi się zmontować ten filmik i wam wrzucić właśnie, bo nazwałam ten filmik produkty, które uratowały moją cerę, więc jeżeli jesteście właśnie ciekawi, jakie to są produkty, które mi pomogły się z tym uporać, to śledźcie koniecznie mój kanał i moją stronę na Facebooku, bo tam właśnie się pojawiają wszystkie informacje o najnowszych filmach. Dobra. Czyli na moją twarz zeszły dwie pompki, nakładając ten podkład pędzlem. Ale powiem wam, że teraz jak tak patrzę, fakt, że musiałam trochę ściągnąć tutaj na szyję, ale już na przykład do reszty ciała, nie wiem, jak wy to oceniacie w kamerze, ale moim zdaniem do reszty ciała całkiem spoko nawet to wygląda. Nie jest to aż taki jakiś, jakaś taka rażąca różnica, jeżeli chodzi o resztę mojego ciała. A jeżeli chodzi o krycie, no to tutaj jak widać, są one zakryte, te niedoskonałości, ale nie jest to takie krycie, wiecie, jakie, że tak powiem, chciałoby się osiągnąć, żeby mieć taki nieskazitelny efekt make-upu. Ja wam powiem, że wezmę Beauty Blender i odrobinkę tutaj dołożę w tym miejscu właśnie, gdzie są te niedoskonałości, bo jak wiecie, ja mam hopla totalnego na punkcie tego, że ja nie lubię, jak coś tam prześwituje. Moim zdaniem jest to nieestetyczne. No i teraz na resztę... no, jak to się nazywa? Resztę twarzy sobie po prostu już nie dokładając produktu. Jeszcze trochę po uszach sobie przejadę, bo uszy zawsze mam takie zaczerwienione. Nie dokładając produktu, po prostu sobie Beauty Blenderem jakby wprowadzę bardziej w skórę ten produkt. Moi drodzy, w ogóle mamy przepiękną pogodę, powiem wam. Przecudowną. Ja nie lubię, co prawda, jak są takie upały, w sensie męczą mnie, ale sam fakt tego, że jest po prostu bezchmurne niebo i że jest słonko i że po prostu jest tak fajnie jasno, jest fajne światło, to od razu człowiekowi się lepiej robi. Więc mi również się lepiej robi. Nie wiem, jak wy to oceniacie w kamerze, moi drodzy, sobie poprawię teraz włosy, nie czepiać się. I teraz tak, wezmę sobie korektor. To jest korektor z Biedronki w ogóle, z firmy Be Beauty. I ja ten korektor nałożę sobie pod oczy i tutaj w tą strefę, którą chcę rozświetlić. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ten korektor z
Biedronki oksyduje, on ciemnieje strasznie. Trzeba go rozcierać szybko. Jak się go rozetrze, to on jest normalnie jasny. Nie wiem, czy to widzicie. A tutaj już tak się połączył. O, jak go rozcieram, się robi jasny. A jak tak chwilę pobył bez rozcierania, to po prostu niemalże był w kolorze tego podkładu, który jest ciemny, naprawdę, bo ja mam ogólnie ciemniejszą trochę karnację. Dobra, kochani, no to jest taki trochę nietypowy test na żywo, ponieważ ja nie wiem, czy ja dla Was nagram po iluś tam godzinach moje wrażenie na temat tego, jak się nosi ten podkład. Natomiast na pewno teraz Wam powiem, że jeżeli chodzi o krycie, to na pewno nie jest to jakieś mega krycie i też weźcie pod uwagę, że moja cera ogólnie nie należy do cer problematycznych, więc myślę, że dla tych z Was, które mają cerę problematyczną i poszukują naprawdę takiego super krycia, to myślę, że zdecydowanie ten podkład takim podkładem się nie okaże. Natomiast jeżeli też nie macie hopla na punkcie krycia, tak jak ja, a szukacie podkładu, który po prostu fajnie będzie wyglądał i naturalnie na twarzy, to jest właśnie taki podkład. I powiem Wam, że wydaje mi się, że na zdjęciach on też będzie wyglądał fajnie, bo nie wiem właśnie, jakie Wy macie wrażenie, bo ja to widzę tak, wiecie, tutaj, gdzie pada na mnie światło z dwóch stron, mam przed sobą lustro i tak dalej, ale przez to ja widzę, że on wygląda niesamowicie naturalnie, nie daje efektu maski. Cera jest moim zdaniem rozświetlona na tyle, na ile można to powiedzieć o podkładach kryjących. No i na pewno jest lekki, bo powiem Wam, że w ogóle nie czuć go totalnie na twarzy. W ogóle. A jednak wykonał swoją robotę, bo ta cera jest ujednolicona i też mogłabym się śmiało wyrazić, że on się trochę wpasował jakby w moją skórę, bo na początku jak go nakładałam, właśnie był taki pomarańczowy, a teraz już mi się wydaje, że wygląda całkiem w sposób taki, jak wygląda po prostu każdy inny podkład, który jest dopasowany do mojej skóry. No więc póki co mam na jego temat pozytywną opinię i na chwilę obecną mogłabym na pewno polecić wypróbowanie go, ponieważ on w swojej gramaturze 30 ml kosztuje, moi drodzy, około chyba 16 zł. Ja za niego chyba płaciłam 15, tam nie 99, czyli 16 zł. I wydaje mi się, że jeżeli miałby Wam się sprawdzić, jeżeli miałybyście być z niego zadowolone, nawet jeżeli musiałybyście budować nim krycie i nie byłoby ono uzyskane już za pierwszym pociągnięciem pędzelka, to myślę, że i tak warto za taką cenę go kupić. I tak jak powiedziałam, ja nie będę tutaj teraz wykonywała szeregu tych wszystkich czynności, takich jak przy normalnym makijażu, z uwagi na to, że ja po prostu teraz będę nagrywała dla Was kolejny filmik, który będzie tutorialem i będę tam też stosowała konturowanie na mokro, więc ja teraz nie będę tego utrwalała pudrem, żeby po prostu nie robić podwójnej roboty. Ale mam nadzieję, że właśnie taka krótka recenzja, jeszcze nie wiem, jak nazwę to, czy nazwę to test na żywo, czy nazwę to pierwsze wrażenie, ciężko mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że właśnie takie pierwsze wrażenie sprawi, że być może się skusicie na to, żeby właśnie polecić sobie do natury i zobaczyć, być może już akurat będziecie miały to szczęście, że będą testery i będzie Wam łatwiej po prostu dobrać ten kolor. No i co? No i tyle. Dam Wam może znać w innych filmikach. Być może jak produkt ten się u mnie super sprawdzi, to być może się pojawi również w ulubieńcach, więc wtedy w następnych miesiącach jakoś dam Wam znać też, jeżeli chodzi o jego utrzymywanie się na twarzy. A tymczasem już Wam, moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się po prostu w następnym filmiku. Do zobaczenia, pa! Trzymajcie się!